Witam wszystkich na moim kanale. Kolejny odcinek i kolejna sprawa z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj usłyszycie o wydarzeniach z roku 2003, które miały miejsce w mieście Hull. W tym samym mieście, w którym kilkanaście lat później została zamordowana Libby Squire, o której opowiadałam kilka tygodni temu. Zapraszam do wysłuchania historii Rachel Moran. Rachel Moran urodziła się w roku 1982 w Irlandii, ale kiedy miała 6 miesięcy, cała jej rodzina przeprowadziła się do Anglii, a dokładnie do miasta Hull. Była najmłodszym z czworga dzieci Wandy i Raya, z tego też powodu była ich oczkiem w głowie. Rachel była dzieckiem, które nie sprawiało kłopotów swoim rodzicom. Zawsze dobrze uczyła się w szkole i pod koniec roku szkolnego mogła się pochwalić dobrym świadectwem. Już od dzieciństwa Rachel bardzo interesowała się muzyką oraz tańcem. Przez wiele lat z przyjemnością uczyła się, jak tańczyć balet. Była wesołą dziewczyną, która posiadała wielu przyjaciół, ale jednak najbardziej lubiła spędzać czas w rodzinnym gronie. Była typową domatorką, której nie pociągało zwiedzanie innych miejsc na świecie. Najszczęśliwsza była w swoim domu. Po ukończeniu gimnazjum Rachel rozpoczęła naukę w szkole średniej o profilu informatycznym. Jednak to nie było to, co chciałaby w życiu robić. Dlatego zaraz po skończeniu tej szkoły rozpoczęła kurs, po ukończeniu którego miała zostać tancerką kabaretu. Na kursie tym poznała rok młodszego chłopaka o imieniu Mark. Zaczęli się oni spotykać i po pewnym czasie podjęli decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Jak już wcześniej wspomniałam, Rachel była bardzo związana ze swoją rodziną i lubiła spędzać z nimi czas. Dlatego jak już się zdecydowała na wyprowadzkę z rodzinnego domu, to nie wyprowadziła się daleko. Razem z Markiem wynajęli mieszkanie, które było oddalone od jej rodzinnego domu o mniej więcej 1,5 kilometra. Dzięki temu mogła odwiedzać swoją rodzinę prawie codziennie. 21-latka pracowała jako tancerka kabaretu, ale tak naprawdę to marzyła o tym, aby zostać szefem kuchni. Miała też dodatkową pracę przy dekorowaniu tortów, ale praca w kuchni była czymś, o czym cały czas myślała. I pod koniec roku 2002 Rachel zdecydowała się ponownie wrócić do szkoły i zacząć kolejny kurs, tym razem taki, który pozwoli jej spełnić jej marzenia. I na początku roku 2003 miała rozpocząć kurs o kierunku gastronomicznym. Nie mogła się doczekać, kiedy się on rozpocznie. W związku z Markiem Rachel była bardzo szczęśliwa. Nie myśleli jeszcze o dzieciach. Byli jeszcze młodzi i mieli dużo czasu na podjęcie takiej decyzji. Ale jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, na początku grudnia, para zdecydowała się na zakup 2 kotków. I jak tylko pojawiły się one w domu, natychmiast zdobyły ich serca, a w szczególności Rachel. Traktowała koty jak swoje dzieci, poświęcała im bardzo dużo czasu i robiła wszystko, aby nie musiały zostawać same w domu. Rachel uważała, że są za małe, aby mogła zostawiać je na dłużej. Nawet razem z Markiem zaplanowali sobie, jak będzie wyglądała opieka nad nimi w trakcie okresu świąteczno-sylwestrowego. W trakcie świąt to Rachel będzie w domu opiekować się kotami, za to w Sylwestra to Mark zostanie w domu, a dziewczyna będzie mogła wyjść świętować. Mark nie miał z tym najmniejszego problemu. I tak nie miał za dużo pieniędzy w tamtym czasie. Tak naprawdę nie stać go było na wyjście na jakąkolwiek imprezę. Dlatego też zgodził się spędzić ten dzień w mieszkaniu. A Rachel wraz ze swoim bratem Johnem wyszła do pubu, gdzie mieli zamiar powitać nowy rok. Kiedy minęła już północ, bawili się jeszcze przez godzinę, po czym stwierdzili, że wracają do domu swoich rodziców. Żadne z nich nie mieszkało już razem z nimi, ale tamtego dnia oboje chcieli tam nocować. Kiedy pojawili się w domu rodziców, było już 20 minut po godzinie pierwszej i brat Rachel czuł, że musi od razu położyć się do łóżka. Wypił dość sporo tamtej nocy i jedyną rzeczą, na którą miał ochotę, był sen. Rachel w przeciwieństwie do niego nie piła za wiele i z przyjemnością chciała spędzić ten czas na rozmowie z mamą. W pewnym momencie dziewczyna postanowiła zadzwonić do swojego chłopaka, aby złożyć mu życzenia noworoczne.
Dzwoniła na telefon stacjonarny w swoim mieszkaniu, ale Mark nie odbierał. Wówczas Rachel wybrała numer jego telefonu komórkowego i po chwili usłyszała w nim głos, ale nie Marka, tylko jego przyjaciela. Słychać było również odgłosy wskazujące na to, że znajdują się oni na jakiejś imprezie. Mark wytłumaczył jej, że kiedy siedział sam w domu, zadzwonił jego przyjaciel, który zorganizował Sylwestra w swoim domu i zaprosił go do siebie. Faktycznie umówili się, że zostanie i popilnuje kotów, ale przecież nic się nie stało, że zostawił je na kilka godzin. Ale Rachel była innego zdania. Była wściekła na Marka, że postąpił inaczej niż się umówili. Czuła, że musi natychmiast wrócić do swoich kociaków. I niewiele się zastanawiając, zaczęła się szykować do wyjścia. Wanda była temu przeciwna. Było już naprawdę późno, zbliżała się godzina druga, a do tego pogoda była fatalna. Nie mogła ona odwieźć swojej córki samochodem, ponieważ wcześniej wypiła kilka drinków. Nie było też mowy o tym, aby udało jej się złapać taksówkę. Był to ten dzień w roku, w którym taksówkarze są wyjątkowo zajęci. Raczej żaden z nich nie zawracałby sobie głowy 1,5-kilometrowym kursem. Rachel była już zdecydowana. Wraca do domu bez względu na porę i pogodę. Przecież to nie jest tak daleko. Za 20 minut będzie w swoim mieszkaniu. Jej matka próbowała przekonać ją do tego, aby jednak została. Jednak żaden argument nie przekonywał Rachel. Kiedy kobiety rozmawiały przed domem, Wanda nawet w pewnym momencie już chciała zaczepić przechodzącego mężczyznę, aby poprosić go o odprowadzenie jej córki do domu, ale jednak zrezygnowała z tego. Pomyślała, że to w sumie byłoby dziwne, przecież go nie znała. I po chwili mogła tylko patrzeć, jak jej najmłodsze dziecko, ubrane w fioletową sukienkę, odchodzi w kierunku swojego domu. Wanda krzyknęła jeszcze za nią, żeby zadzwoniła, jak tylko będzie już na miejscu. Ale pół godziny później Wanda dalej czekała, aż Rachel zadzwoni. Zniecierpliwiona czekaniem sama wybrała jej numer na komórkę, ale nikt nie odbierał. Spróbowała zadzwonić na numer stacjonarny, również bez powodzenia. Wybierała te numery przez kolejne 2 godziny, po czym doszła do wniosku, że nie ma sensu dalej tego kontynuować. Jeżeli Rachel nie odbiera, to może dlatego, że poszła do domu tego przyjaciela, gdzie przebywał Mark. Czując już zmęczenie, Wanda położyła się spać. Kiedy rano obudził ją dźwięk dzwoniącego telefonu, od razu pomyślała, że to dzwoni Rachel. Jednak pomyliła się. To jej córka Wanda dzwoniła, aby złożyć wszystkim życzenia. Kiedy jej mąż i syn się obudzili, Wanda opowiedziała im o tym, co się wydarzyło w nocy i że nie może skontaktować się z Rachel. Wszyscy zaczęli dzwonić i na numer stacjonarny, i na numer komórkowy, ale w dalszym ciągu nikt nie odbierał. Dopiero po pewnym czasie telefon w mieszkaniu Rachel odebrał Mark. Był zdziwiony, że wszyscy szukają jego dziewczyny, ponieważ tamtą noc miała spędzić właśnie z rodzicami. Nie było jej w ich mieszkaniu i nic nie wskazywało na to, że mogła się tam pojawić w nocy. Mieszkanie wyglądało dokładnie tak, jak je Mark zostawił. Widać było, że nikt nie spał w łóżku i również koty nie były nakarmione. Zdecydowanie Rachel nie dotarła do swojego domu. Wszystko to było tak niepodobne do Rachel, że Wanda od razu zdecydowała się pojechać na policję, aby zgłosić jej zaginięcie. Rachel miała wówczas 21 lat, ale pomimo tego policjanci zdecydowali się zająć tą sprawą natychmiast. Wanda i Ray dobrze znali swoje dziecko i wiedzieli, że normalnie Rachel skontaktowałaby się z nimi bez względu na to, gdzie się znajdowała. Musiało się stać coś złego, co jej to uniemożliwiło. Do tej sprawy zostało oddelegowanych 40 funkcjonariuszy i pierwsze, czym się zajęli, było przesłuchanie osób najbliższych Rachel, czyli jej rodziców, brata oraz Marka. Wówczas mama dziewczyny wspomniała o mężczyźnie, który przechodził obok ich domu, kiedy rozmawiały z Rachel. Ponieważ mógł on być świadkiem czegoś, co pomogłoby policji w ustaleniu tego, co się stało z dziewczyną, postanowiono go odnaleźć. Kiedy policjanci przesłuchiwali chłopaka Rachel, zaczęli zwracać uwagę na jego zachowanie. Wydawało im się dziwne, że sprawia on wrażenie, jakby w ogóle nie przejmował się tym, że jego dziewczyna zaginęła. On jako jedyny pokłócił się z nią tamtej nocy. Być może po powrocie do domu para kłóciła się w dalszym ciągu,
i doszło do czegoś, co Mark próbuje przed wszystkimi ukryć. Śledczy postanowili obserwować Marka, jednak nie robił on nic, co by było podejrzane. Przesłuchano również osoby, które w ostatni dzień roku przebywały na tej samej domówce, co on. Potwierdziły one, że był on z nimi przez cały czas, aż do godziny 6 rano. Tak naprawdę to nie było nic, co mogłoby wskazywać, że to właśnie on mógł być zamieszany w zaginięcie Rachel. Śledczy musieli w dalszym ciągu kontynuować poszukiwania dziewczyny. Przez moment brano pod uwagę to, że być może Rachel po prostu chciała zacząć nowe życie. Sprawdzono jej konto w banku, nic jednak nie zostało z niego wypłacone, nie używano również karty debetowej. Jej telefon komórkowy ostatni raz był używany 31 grudnia. Z relacji rodziny Rachel wynikało, że dziewczyna była naprawdę szczęśliwa. Miała chłopaka, z którym mieszkała, plany rozpoczęcia nauki w szkole gastronomicznej, no i oczywiście dwa kotki, poza którymi świata nie widziała. Nie było żadnych podstaw do tego, aby uważać, że mogła gdzieś uciec, aby zacząć wszystko od początku. Na tej 1,5-kilometrowej trasie między domem jej rodziców a jej domem musiało się coś wydarzyć. Tylko co? I aby to ustalić, policjanci zaczęli zbierać dane z monitoringu miejskiego, ale również z kamer znajdujących się przy sklepach czy przy prywatnych posesjach. Próbowali dotrzeć do każdej możliwej kamery w promieniu 6 kilometrów. I na nagraniu z jednego sklepu zauważono przechodzącą Rachel, dzięki czemu śledczy wiedzieli, którędy szła i w którym kierunku się poruszała. Kontynuowali przeglądanie kolejnych nagrań z kamer, jednocześnie przeszukując ulice, którymi mogła iść Rachel oraz ich okolice. 11 stycznia, przeszukując pobliski kanał, nurkowie wyłowili coś, co mogło do niej należeć. Znaleziono but dokładnie taki, jaki tamtej nocy nosiła dziewczyna. Nurkowie kontynuowali przeszukiwanie kanału, co nie było łatwe ze względu na to, że część ludzi decydowała się na wyrzucanie do niego śmieci. Był on bardzo zanieczyszczony, ale już kolejnego dnia wyłowiono czarny worek, w którym znajdowała się damska torebka. I tak jak odnośnie buta, śledczy mogli mieć jeszcze jakieś wątpliwości, że mógł to być but taki sam jak miała Rachel, ale należący do kogoś innego. To w przypadku torebki już takich wątpliwości nie mieli. Albowiem w środku, oprócz kosmetyków i innych przedmiotów, które można znaleźć w damskiej torebce, znajdował się telefon dziewczyny, a co ważniejsze, jej paszport. Osoby zajmujące się tą sprawą od razu doszły do wniosku, że należy w dalszym ciągu przeszukiwać kanał, być może znajduje się w nim ciało Rachel. Jednak dalsze poszukiwania były bezowocne. Śledczy byli pewni, że Rachel już nie żyje. Musieli się skupić na odnalezieniu jej ciała. Zdecydowali się wówczas na zrobienie rekonstrukcji wydarzeń. Miało to na celu odświeżenie pamięci osób, które mogły widzieć Rachel tamtej nocy. Jedna z policjantek ubrała dokładnie takie rzeczy, jakie miała na sobie Rachel i szła drogą, którą według policjantów Rachel mogła wracać do domu. Po tej rekonstrukcji zgłosiło się kilku nowych świadków, jednak każdy z nich zeznał, że tamtej nocy nie był całkiem trzeźwy. Wszyscy wracali z Sylwestra i wcześniej spożywali alkohol, co sprawiało, że osoby te nie były wiarygodnymi świadkami. Śledczym trudno było znaleźć jakiś punkt zaczepienia, dlatego w dalszym ciągu przeglądali nagrania z monitoringu. I w pewnym momencie natrafili na nagranie z pobliskiej szkoły oddalonej od mieszkania dziewczyny o zaledwie 150 metrów. Podejrzewali, że na nagraniu tym widać Rachel. Nie mogli być tego pewni, ponieważ nagranie nie było najlepszej jakości, a do tego osoba widoczna na nim przechodziła w znacznej odległości od kamery i dodatkowo w zacienionym miejscu, co sprawiło, że była widoczna bardziej jako punkt. Ale policjanci byli przekonani, że to mogła być ona. O tej porze nocy niewiele osób przechodziło tą drogą. Dzięki temu nagraniu okazało się, że dziewczyna szła do domu inną drogą niż na początku zakładali śledczy. Myśleli, że szła drogą, która była dobrze oświetlona, jednak ona wybrała trochę krótszą, na której nie znajdowało się tak wiele latarni. Jednak ważniejszą informacją uzyskaną z tego nagrania było to, że kilka metrów za Rachel szła inna osoba. To mógł być jej zabójca.
Gdyby tak faktycznie było i gdyby poruszał się on pieszo, jak wynikało z nagrania, to według statystyk ciało dziewczyny powinno być znalezione w promieniu 1,5 kilometra od miejsca, gdzie po raz ostatni była widziana. Ponieważ już wcześniej przeszukano ulice, parki czy kanał w tej okolicy, śledczy podjęli zaskakującą decyzję. Zdecydowano się na przeszukanie każdego z domów znajdujących się na tym obszarze. Nie posiadali żadnego nakazu. Musieli polegać na tym, że domownicy z własnej woli pozwolą im wejść do domu i przeszukać każdy jego kąt, łącznie z garażem, strychem, a nawet lodówką. Była to bardzo ryzykowna decyzja, ale według śledczych było to jedyne wyjście, aby rozwiązać sprawę zaginięcia Rachel. 28 stycznia rozpoczęto tę akcję. Policjanci musieli odwiedzić setki domów i mieszkań. Wyznaczono do tego około 100 policjantów, którzy w trzyosobowych grupach składających się z dwóch policjantów i specjalisty zajmującego się przeszukiwaniem chodzili od drzwi do drzwi, pytając o pozwolenie na wejście do środka. Nie każdy z mieszkańców był skłonny do pomagania policji. Niektórzy w ogóle nie otwierali im drzwi, niektórzy otwierali, ale przeklinając odprawiali ich z kwitkiem. Policjanci powoli zaczęli wątpić, czy to na pewno był dobry pomysł, jednak nie przestawali pukać do kolejnych drzwi. Było już po południu, kiedy dotarli do kolejnego domu, znajdującego się niedaleko mieszkania Rachel. W domu tym mieszkał 22-letni Michael Little, bezrobotny chłopak. Nie miał on nic przeciwko temu, aby policjanci weszli do jego domu. W środku oprócz Michaela znajdował się jego przyjaciel, Mark Fuller. Dom był w fatalnym stanie. Wszędzie było pełno śmieci, tak jakby nie był on sprzątany od miesięcy. Ale poza tym policjanci nie znaleźli nic, co pomogłoby w sprawie Rachel. Już opuszczali jego dom, kiedy poprosili jeszcze o klucze do schowka, ostatniego pomieszczenia, którego jeszcze nie sprawdzili. Był to mały schowek wielkości 90 na 90 cm, do którego wchodziło się z zewnątrz i w którym większość mieszkańców trzyma kosze na śmieci. Michael zaczął tłumaczyć, że nie ma tego klucza, zgubił go jakiś czas temu. Jednak policjanci musieli sprawdzić każde pomieszczenie w domu, dlatego upierali się, aby spróbował go odnaleźć. Wówczas Michaelowi przypomniało się, że może on być w mieszkaniu jego matki. A ponieważ policjanci nie zamierzali odejść, dopóki nie zobaczą, co jest w środku, Michael nie miał wyjścia i przyniósł ten klucz. Kiedy otwarto drzwi do tego schowka, pierwsze, co można było zobaczyć, to skrawki dywanu, jakieś pudła i worki ze śmieciami. Jednak mając na uwadze to, że z jakiegoś powodu Michael nie chciał, aby tam zajrzeli, policjanci zaczęli wszystko z niego wyciągać. I po chwili policjant, który stał bliżej schowka, stanął bez ruchu. Kiedy drugi z nich podszedł bliżej, zauważył, co sprawiło, że zachował się właśnie w ten sposób. Spośród worków ze śmieciami wystawała noga. To było ciało Rachel, przechowywane w tym schowku przez 4 tygodnie, zaledwie 400 metrów od jej mieszkania. Obaj mężczyźni znajdujący się w mieszkaniu zostali aresztowani. Policjanci nie chcieli, aby z domu zabrano ich tym samym radiowozem, dlatego też w pierwszej kolejności przetransportowano Marka, a w tym czasie Michael czekał w swoim domu w towarzystwie jednego z policjantów. I kiedy tak czekali na przyjazd radiowozu, Michael zaczął mówić. Z jego słów wynikało, że poczuł wielką ulgę, że ciało Rachel zostało już odnalezione. Słyszał, że taka akcja będzie przeprowadzona i miał nadzieję, że ktoś zapuka do jego drzwi i odnajdzie jej ciało. Bardzo mu ciążyło ukrywanie tej tajemnicy. Nikomu wcześniej nie powiedział o tym, co zrobił, a czuł, że musi komuś o tym opowiedzieć, że musi to z siebie wyrzucić. Przyznał też, że musi być złym człowiekiem, skoro był zdolny do zrobienia czegoś tak strasznego. I później zaczął opowiadać funkcjonariuszowi, co się wydarzyło tamtej feralnej nocy. Zauważył Rachel idącą ulicą i podszedł do niej. Zaczęli rozmawiać, po czym Michael zaprosił ją do swojego mieszkania na drinka. Dziewczyna skorzystała z jego propozycji i na początku rozmawiali przez jakiś czas, ale po chwili rozmowa ta przekształciła się w kłótnię. Michael wyszedł do pokoju, a kiedy wrócił, zauważył, że dziewczyna trzyma w ręku nóż. Drasnęła go nim lekko w ramię i wówczas wyrwał go z jej ręki i działając w samoobronie zadał jej cios.
Zeznanie to zostało spisane przez policjanta i w późniejszym czasie Michael podpisał je jako zgodne z prawdą. Ale co wiemy o Michaelu Little? Już od dzieciństwa był otyły, przez co nie miał lekkiego życia w szkole. Koledzy nieustannie się z niego naśmiewali. Tak w ogóle to nie miał dzieciństwa, które się miło wspomina. Jego ojciec zostawił rodzinę, kiedy Michael był jeszcze dzieckiem. Matka chłopaka związała się później z innym mężczyzną, ale jego ciężką rękę Michael mógł poczuć niejednokrotnie. Kiedy wyprowadził się ze swojego rodzinnego domu, zamieszkał w mieszkaniu komunalnym, którego za często nie sprzątał. Nie zawracał sobie głowy takimi szczegółami, miał ciekawsze rzeczy do robienia. Jego głównym zajęciem było oglądanie filmów dla dorosłych, granie w gry komputerowe oraz eksperymentowanie z różnego rodzaju używkami. Lubił też rysować, szczególnie ołówkiem. Nikt z jego znajomych nie kojarzył, aby kiedykolwiek był związany z jakąś dziewczyną. Opowiadał im, że jest z kimś w związku i opisywał tę dziewczynę jako dość wysoką, ponad 1,80 m wzrostu, blondynkę. Nikt jednak tej dziewczyny na oczy nie widział, dlatego jego znajomi uważali ją za wytwór wybujałej fantazji Michaela. Przerażające jest to, że opis tej dziewczyny odpowiadał dokładnie opisowi Rachel. Michael mógł już ją wcześniej obserwować. Mieszkali blisko siebie i za każdym razem, kiedy dziewczyna szła lub wracała od swoich rodziców, przechodziła koło domu, w którym mieszkał. Kiedy patolodzy zbadali ciało Rachel, to co stwierdzili nie całkiem pokrywało się ze zeznaniami Michaela. Na ciele dziewczyny znajdowało się 27 ran. Wszystkie z nich zostały zadane od tyłu, co nie bardzo pasowało do historii o samoobronie. Nie znaleziono też żadnych śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że dziewczyna się broniła. Do tego Rachel z pewnością została zmuszona do stosunku, jednak biorąc pod uwagę stan ciała, nie potrafili oni określić, czy stało się to przed jej śmiercią, czy może po. Nic nie pasowało do wersji wydarzeń przedstawionych przez 22-latka. Również na jego ciele nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby potwierdzić, że Rachel zraniła go w ramię. Nie było na nim nic, co by wskazywało na to, że mówił prawdę. Śledczy próbowali ustalić, w jaki sposób Michael spędzał wieczór, zanim spotkał na swojej drodze Rachel. W Sylwestra udał się razem ze swoimi znajomymi na imprezę. Próbował tam poderwać jedną z dziewczyn, która od dłuższego czasu mu się podobała. Niestety dostał od niej kosza i dziewczyna ta spędziła ten wieczór z jego kolegą. Sytuacja ta rozwścieczyła Michaela i po pewnym czasie postanowił wrócić do domu. Wracał do domu drogą, która prowadziła obok domu rodziców Rachel. Biorąc pod uwagę czas, kiedy postanowił wrócić do mieszkania, śledczy doszli do wniosku, że to on był człowiekiem, którego matka dziewczyny widziała przechodzącego koło jej domu i którego chciała poprosić o odprowadzenie Rachel do jej mieszkania. To on był tym świadkiem, którego śledczy poszukiwali. Zapewne słyszał rozmowę pomiędzy Wandą a jej córką i miał świadomość, że dziewczyna pójdzie sama do domu. Przypuszczenia śledczych potwierdziło nagranie ze sklepu, te pierwsze nagranie, na którym udało im się zobaczyć Rachel. Wyraźnie na nim widać, że 3 minuty przed nią tą samą drogą szedł Michael Little. Musiał gdzieś się schować, aby poczekać, aż dziewczyna pożegna się z mamą i dojdzie do tego miejsca, gdzie on się znajdował. Ponieważ na nagraniach ze szkoły Michael jest już widoczny, jak idzie za Rachel. Proces w tej sprawie rozpoczął się w październiku 2003 roku. I ku zaskoczeniu wszystkich, Michael Little nie przyznał się przed sądem do popełnienia tej zbrodni. Zmienił wówczas całkowicie swoje zeznania. Zeznał, że to jego przyjaciel Mark Fuller odebrał życie Rachel. Michael spędzał Sylwestra poza domem, a kiedy wrócił w jego mieszkaniu, był Mark wraz z Rachel. Po pewnym czasie między nią a Michaelem doszło do zbliżenia, w trakcie którego do pokoju wszedł Mark. Zdenerwował się bardzo, kiedy zobaczył ich dwoje w łóżku. Pobiegł do kuchni po nóż i kiedy wrócił, zadał nim wiele ciosów Rachel. Kiedy dziewczyna już nie żyła, zmusił Michaela do schowania ciała, cały czas grożąc, że jeżeli nie zrobi tego, co mu każe, to stanie się z nim dokładnie to, co z Rachel. Zabronił mu również mówić cokolwiek policji, jeśli piśnie choć słowo, ani on, ani jego rodzina nie będą bezpieczni. Jednak Mark Fuller posiadał alibi na tamtą noc.
był na imprezie, a zaraz po niej udał się do domu swojej matki. Również rodzina Rachel nie wierzyła w taką wersję wydarzeń. Dziewczyna była szczęśliwa w swoim związku, a do tego była naprawdę nieśmiała w stosunku do osób, których nie znała. Nigdy nie poszłaby do domu osoby, którą poznała kilka minut wcześniej. Nigdy nie uwierzył w nową wersję wydarzeń przedstawioną przez Michaela. Według wszystkich dowodów zebranych przez śledczych, mogli oni założyć, że Michael, przechodząc obok domu Rachel, usłyszał jej rozmowę z matką i uznał, że to będzie dla niego okazja, aby poznać dziewczynę, która mu się podobała. Rachel, która spieszyła się do domu, w którym zostały koty, zapewne nie chciała z nim rozmawiać, co go rozwścieczyło. Otrzymał on już jednego kosza wcześniej, drugie odrzucenie tej samej nocy to już za dużo. Musiał w jakiś sposób zaciągnąć ją do swojego mieszkania, ponieważ na nogach dziewczyny znaleziono ślady zaschniętego błota, po czym odebrał jej życie w korytarzu, gdzie znaleziono ślady krwi dziewczyny. Przysięgli uznali go za winnego zamordowania Rachel i został on skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. O wcześniejsze zwolnienie może ubiegać się dopiero po spędzeniu 25 lat w więzieniu. Ojciec Rachel uważa, że pobyt w więzieniu nie jest dla niego żadną karą, ponieważ ma tam lepiej niż miał w swoim domu. Codziennie otrzymuje ciepły posiłek, ma dostęp do siłowni, może również korzystać z darmowych szkoleń. Żyje sobie tam spokojnie, a im nikt nie zwróci życia ich ukochanej córki. Jedyne co im pozostało, to odwiedzać jej grób. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, proszę o polubienie tego filmu i zasubskrybowanie kanału. Jest to bardzo pomocne w jego rozwoju. Z góry bardzo dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.